Państwu. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, jak co miesiąc przychodzimy tutaj po to, by pochylić głowę przed tymi, którzy polegli przed 17 już miesiącami, ale także po to, by zabiegać, by walczyć o prawdę. Prawdę o tym wydarzeniu, prawdę o jego przyczynach, prawdę o tym wszystkim, co działo się także później, o śledztwie, o wszystkim tym, co nas zdziwiło, rozgniewało tym słusznym Bożym gniewem, co prowadzi nas do wniosku, iż nasze życie społeczne, to wszystko, co dzieje się w naszym państwie, co odnosi się do naszego narodu, wymaga zmiany, wymaga naprawy. Bo tylko naprawiona Rzeczypospolita może odpowiedzieć na to pytanie, które wszyscy sobie stawiamy, ale które nie jest wyrazem czcze i ciekawości. Ono dotyczy naszej godności i ono, choć odnosi się do przeszłości, nieodległej, ale jednak przeszłości, w istocie dotyczy naszej przyszłości, przyszłości jako narodu, przyszłości jako państwa. Pozwolę sobie odwołać się do dzisiejszego czytania z Pisma Świętego. Do tych słów Chrystusa, który mówi o domu zbudowanym na skalę. Tak, Polska powinna być domem zbudowanym na skalę. Tą skałą musi być prawda. Musi być prawda. Bez prawdy nie ma właściwej organizacji państwa, właściwej organizacji życia społecznego, prawdziwych praw obywatelskich, prawdziwej demokracji, prawdziwej godności. I o to właśnie zabiegamy. Chcemy prawdy. Powtarzam, nie z ciekawości. Chcemy prawdy, bo chcemy sprawiedliwej, godnej, silnej Polski. Chcemy i możemy ją mieć. Gdy dziś staję przed Państwem, mam w głowie, w świadomości jedno słowo. Tym słowem jest zwycięstwo. Tak, proszę Państwa. Musimy zwyciężyć i z całą pewnością przyjdzie taki dzień. Dziś jest czas pracy nad tym zwycięstwem. Jeśli o coś proszę, to o tą pracę. O to, byśmy nie sądzili, że to zwycięstwo przyjdzie samo. Każdy nasz pobyt tutaj, każde przybycie na tą uroczystość było krokiem w tym kierunku. Ale dzisiaj powinniśmy wykonać ten krok najbardziej zasadniczy. Daj Boże, że już ostateczny. Daj Boże, że zbliża się czas prawdy. Tego sobie wszystkim, ale przede wszystkim Polsce życzę. I to jesteśmy winni tym, którzy zginęli. Wszystkim. Na czele z mojej świętej pamięci bratem Lechem Kaczyńskim, prezydentem Rzeczypospolitej. Lech Kaczyński! Lech Kaczyński! Lech Kaczyński! Lech Kaczyński!
Dziś podczas mszy padły słowa o tym, że ci, którzy zginęli, wśród nich i prezydent, być może już dziś wspierają nas z góry. Wierzę w to głęboko i wierzę w zwycięstwo. Dziękuję.